Cześć, witajcie. Mam dla was takiego newsa, że wywali was z butów i to dosłownie. Proszę bardzo. Wchodzimy sobie. PPG. No i teraz poczekajcie. Artykuł napisał Łukasz Musialik. Wczoraj 20:32. W dziennikarstwie jest takie ogólnie powiedzenie, że jeżeli autor podpisuje się pod artykułem, to ten artykuł jest prawdziwy, a nie jest jakimś fake newsem. Ale to wszystko zależy od czytającego, czy uwierzy w to, co jest tu napisane, czy nie. Wychodzi cały czas na to, że to, co mówię na temat sztucznej inteligencji, jest cały czas prawdą i nagłówek też mówi wyraźnie. No to jedziemy. Eksperci uciekają z OpenAI. Ostrzegają przed niekontrolowanym rozwojem superinteligencji. Czyli jednym słowem jesteśmy w dupie. Miles Brandage, wieloletni starszy doradca OpenAI do spraw nad rozwojem sztucznej inteligencji AGI, opuszcza firmę z niepokojącym przesłaniem. Żadna organizacja, włącznie z OpenAI, nie jest przygotowana na nadejście silnej sztucznej inteligencji, systemu zdolnego do uczenia się i rozumienia zadań na poziomie człowieka. To kolejne głośne odejście z OpenAI po rezygnacji Jana Lejka, czołowego badacza bezpieczeństwa AI, oraz Ili Sutkebera, współzałożyciela i głównego inżyniera firmy. Wszystkie te osoby wyrażają obawy dotyczące kierunku rozwoju organizacji, która wydaje się przedkładać komercjalizację nad bezpieczeństwo. To ma dużo sensu. Presja ekonomiczna jest znacząca. OpenAI musi w ciągu 2 lat przekształcić się w dochodową korporację. Ta transformacja biznesowa skutkuje rozwojem kluczowych zasobów badawczych, w tym zespołu AGI. Reinless Superintelligence. Mimo różnic OpenAI zaoferowało Brandage'owi wsparcie w postaci finansowania, wczesnego dostępu do modeli. Sam ekspert planuje kontynuować pracę nad regulacją AI z innej perspektywy, wolnej od korporacyjnych ograniczeń. Sytuacja ujawnia też wewnętrzne napięcia w firmie. Pojawiają się doniesienia o problemach z dostępem do zasobów obliczeniowych dla zespołów zajmujących się bezpieczeństwem. Co jest dziwne, biorąc pod uwagę powstanie nowego modelu Orion GPT-5. No, powiem szczerze, jeżeli to, co tu jest napisane, a jest to prawdą, no to jeżeli oni przedkładają bezpieczeństwo nad hajs i PR, to ja jeszcze bardziej mam obawy przed rozwojem sztucznej inteligencji, ale sekcja komentarzy pozostaje dla was. Pozdrawiam serdecznie.